Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Banach. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Premier Miesiąca, a dzisiaj na tapetę bierzemy październik 2018 roku i tutaj mamy naprawdę sporo fajnych gier, tak jak i trochę mniejszych gier, jedną plotkę, którą należy wyjaśnić, także jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was do oglądania, ale najpierw zostawcie subskrypcję tam na dole, jeżeli jesteście nowi, zostawcie również łapeczkę w górę i jeżeli macie ochotę, wpadnijcie na moje socjalki, m.in. na grupę facebookową, Snapchata, Instagrama, wszystko znajdziecie oczywiście w opisie. Bardzo serdecznie Was do tego zapraszam. Październik zaczynamy z przytupem, bo właśnie 2 października na konsolach Xbox One i na PC-tach z Windowsem 10 pokaże się chyba najlepsza seria wyścigówek, jaka istnieje na rynku, czyli Forza Horizon 4. Jest to 4. odsłona bestsellerowego cyklu gier wyścigowych z otwartym światem, tworzonych przez studio Playgrounds Games, która zabiera nas w podróż do Wielkiej Brytanii, gdzie walczymy o zwycięstwo za kierownicą ponad 450 samochodów. Forza oddaje do naszej dyspozycji ogromny otwarty świat, miejsce kolejnego festiwalu Horizon jest w tym wypadku Wielka Brytania. My natomiast wcielamy się w zawodowego kierowcę, którego celem nie jest zostanie gwiazdą tego festiwalu. Ta część cyklu wprowadza liczne zmiany w mechanice rozgrywki, największą z nich są zmieniające się co tydzień pory roku. Mają one wpływ nie tylko na pogodę, ale też na to, ile będzie trwać dzień czy noc. Oraz na przebieg trasy i panujące na niej warunki. Przykładowo latem drogi są suche, co gwarantuje nam lepszą przyczepność niż jesienią lub zimą. Dodatkowo niektóre jeziora zimą zamarzają, co pozwoli odblokować nam fajne skróty, które ułatwią nam rozgrywkę. Października wychodzi 2 duży dodatek do American Truck Simulatora, czyli American Truck Simulator Oregon. Oregon nie wprowadza żadnych rewolucyjnych zmian w rozgrywce, zamiast tego twórcy, czyli SC Software, postanowił dołożyć wszelkie starania, żeby Oregon, czyli inaczej zwany stan bobrów, wyglądał jak najlepiej i jak najdokładniej odzorował. A wszystko dlatego, że stan Oregon jest naprawdę bardzo różnorodny, znajdziemy tam zarówno i pustynie, jak i zalesione tereny. Będąc w temacie symulatorów ciężarówek, bo tutaj jest właśnie ATS, to jest symulator ciężarówek, wiecie, że ja często gram w ETS-a na Live'ikach. Jakiś czas temu pojawiła się plotka, że nowe DLC właśnie do ETS ma wyjść bodajże 30 października. Przeszukałem internet i napisałem również do twórców gry i oni odpowiedzieli mi, cytuję, nigdzie nie podawaliśmy daty premiery tej gry, także mi się wydaje, że po prostu to, co wyciekło jakiś czas temu do internetu, jest to zwyczajnie plotką, bądź po prostu na razie jeszcze nie chcą się przyznać do tego, czy to DLC wyjdzie tego 30 października, czy musimy jeszcze troszkę dłużej poczekać. Ja osobiście uważam, że raczej 30 października nie wypuszczą tego DLC. The gods have spoken. Na obiad jadłem schabowego, więc pogadajmy sobie o odgrzewanych kotletach. Assassin's Creed Odyseja. A teraz zupełnie tak na poważnie, 5 października 2018 roku na konsole PlayStation 4, Xbox One, Switch oraz na PC-ta wychodzi gra Assassin's Creed Odyseja. Jest to 9. duża część cyklu, która już tak naprawdę nie jest aż tak odgrzewanym kotletem od poprzedniej części, bo jak pamiętamy, Origin był naprawdę rewolucyjną grą w porównaniu do poprzednich części, a ta z kolei wprowadza jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, bo poprzednie gry z tego cyklu były grami typowymi akcji, a w tym momencie nasz Assassin Odyseja staje się grą typu action RPG. You shall never leave this island that you call home.
You shall never step foot out of your own village. To dare and travel the world. You shall live a small, tedious life. Akcja Assassin's Creed Odyseja rozpoczyna się w 431 roku przed naszą erą, w chwili wybuchu konfliktu między Spartą a Atenami, znanego jako Wojna Peloponeska. Pierwszy raz w serii twórcy pozwalają nam wybrać postać, jaką będziemy grali. Do wyboru mamy Alexosa lub Cassandrę, będących wnukami słynnego króla Sparty, Leonidasa. Bohaterowie zarabiają na życie jako najemnicy, a początkiem gry jest moment, kiedy bohater lub bohaterka podejmuje się zlecenia, które radykalnie odmienia jego życie, otwierając mu drogę do stania się spartańskim herosem. Na osobną wzmiankę zasługuje fakt, że w Assassin's Creed Odyseja pojawiają się postacie historyczne i mityczne na czele z Sokratesem, który dokumentuje nasze poczynania. And your destiny shall be fulfilled. Giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost, tell me, will the stars align? 9 października na konsole PlayStation 4 i Xbox 2 wychodzi gra, w której będziecie mogli pobić ryja drugiemu człowiekowi, czyli WWE 2019. Bazując na ostatnim popularnym wydarzeniu, jakim jest Fame MMA, wy również będziecie mogli, siedząc w domu, pobić sobie jakiegoś innego gościa. Niestety nie będzie to Magical czy jakiś tam inny Rafonix, tylko tutaj będziemy walczyć z prawdziwymi, istniejącymi zawodnikami WWE, gdyż ta gra jest na licencji właśnie WWE i NTX. Jakby ktoś nie wiedział, jest to gra sportowa w tematyce wrestlingowej, będąca kolejną odsłoną najpopularniejszego cyklu w tej kategorii. Gra tradycyjnie korzysta z licencji Federacji WWE i NXT, pozwalając nam na pokierowanie zawodnikami doskonale znanymi z telewizyjnych relacji. Rozgrywka sprowadza się do walki na ringu, w trakcie których możemy korzystać z bogatego wachlarza ciosów, chwytów, rzutów i ataków specjalnych. Października na PC-ta, Xbox One i PS4 wychodzi sobie giereczka, która jest już dosyć znana. Mówimy tutaj o Call of Duty Black Ops 4, czyli czwartej odsłony z serii Black Ops. Ale nie spodziewałbym się po niej jakoś tak zbyt wiele, bo przeglądając sobie internety, widziałem raczej średnie oceny w porywach do 5 na 10, no to trochę tak słabo. Ale to wszystko może dlatego, że twórcy tej gry w tym momencie postanowili zrezygnować z czegoś takiego, z czego w sumie kody słynęły, czyli z fabuły. Tak, w tej grze nie będzie takiej zwykłej fabuły, jaka była znana z poprzednich części, czyli nie będzie żadnego trybu single player. Będziemy tylko i wyłącznie grali tutaj na multiku i tam będziemy poznawali historię przeróżnych specjalistów, czy to takiego, czy siakiego. Ale czy to wypali? Zobaczymy 12 października. Ja osobiście uważam, że to chyba będzie słabe, bo jednak jest bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy uwielbiało fabuły w konach. Mimo że były bardzo krótkie, to uważało, że były przekozackie. Akcja Call of Duty Black Ops 4 toczy się pomiędzy wydarzeniami przedstawionymi w Call of Duty Black Ops 2 a fabułą Black Opsa 3. Twórcy wprowadzili szereg zmian w mechanice rozgrywki, z których najważniejszą jest rezygnacja z automatycznej regeneracji zdrowia. W zamian gracz może leczyć się w dogodnych dla siebie momentach, warunkach, czasach, chwilach, kiedy tam chce, to może apteczkę wyciągnąć, wbić igłę w żyłę i się wyleczyć. Poza tym deweloperzy zrezygnowali ze wspomaganych skoków, biegania po ścianach, a broń nigdy nie jest opuszczana, czyli w sumie wspinając się po drabince, skacząc po ścianach, po blokach, po innych takich, możemy cały czas strzelać. Troszkę jak w CS-ie, co nie? Tak mi się to pierwsze, co to mi się właśnie skojarzyło z CS-em.
nie jest to premiera, ale 19 października na PC-ty wychodzi wczesny dostęp do polskiej gry WW3, czyli World War 3. Warto o tym wspomnieć, bo to jest naprawdę świetna gra, chociażby ze względu na to, ile serca zostało włożone w bazę dźwiękową. Mam tą już grę od jakiegoś czasu, jestem w zamkniętych testach tej gry, także mogę Wam powiedzieć, że naprawdę jest na co czekać. Gra wstępnie będzie kosztowała około 100-120 zł, także jeżeli macie ochotę kupić, no to szukajcie sobie 19 października na Steamie, na pewno nie pożałujecie i będzie fajnie sobie w to pograć, bo to po pierwsze polska gra, po drugie naprawdę bardzo, bardzo fajna gra na poziomie Battlefielda, a tylko za stówkę. Akcja WW3 toczy się w alternatywnej wersji współczesnej rzeczywistości po wybuchu tytułowej III wojny światowej. W trakcie rozgrywki gracze stają po jednej ze stron konfliktu, gdzie mogą się wcielić m.in. w polskich żołnierzy, którzy walczą o zwycięstwo na mapach opartych na prawdziwych lokacjach, takich jak Warszawa, Berlin, Moskwa czy słynny w Polsce Smoleń. Sposób, w jaki armie radzą sobie na polu bitwy, decyduje o dalszych losach całego konfliktu, wpływając na kształt nieustannie zmieniającej się linii frontu. Twórcy oddają do naszej dyspozycji rozbudowany arsenał broni, gadżetów oraz szeroki wachlarz pojazdów, które wykorzystujemy na polu walki. Zgodnie z trendem kustomizacji możemy je także poddać rozmaitym modyfikacjom. W ten sposób dostosowujemy je do indywidualnych preferencji i aktualnych potrzeb, jakie są potrzebne na polu. Października na konsole Xbox One i PlayStation 4 wychodzi kolejna część tanecznej gry Just Dance 2019, czyli drodzy panowie, możemy się spodziewać dużej ilości strumyczków na YouTubie właśnie z Just Dance 19, jak to było chociażby w poprzednich częściach. Just Dance 19 nie różni się od poprzednich odsłon cyklu. Na początku wybieramy jedną piosenkę, potem na ekranie pojawia się, co mamy robić, czyli jak mamy naszym ciałkiem kibać, jak mamy tańczyć. A do wyboru mamy w sumie ponad 40 piosenek. Czy to jest dużo, czy to jest mało, nie mi to oceniać, nie lubię takich gier. Nie wiem, jak było w poprzednich, ile było tych piosenek, czy były rozmaite, czy nie były rozmaite. Na pewno będą wychodziły jakieś DLC-ki, dzięki którym będziemy mogli zwiększyć pulę tych piosenek, albo jakieś mody, czy cokolwiek innego. Nie wiem, jak to działało w poprzednich częściach. Dum! 26 października wychodzi gra, na którą czekam już, ja cię panie kochany, nie wiem ile, ale naprawdę bardzo długo czekam na tą grę, bo mowa tutaj o RDR-ze, czyli Red Dead Redemption 2. Gra ukaże się oczywiście na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Możecie zobaczyć ją u mnie na kanale, bo już ją zamówiłem, już ją kupiłem, już do mnie idzie, znaczy jeszcze nie idzie, ale będzie szła. Także zapraszam was na strumyczki, najprawdopodobniej w dniu premiery odpalimy o 18 strumyka i będziemy naginali równo, także bardzo serdecznie was zapraszam. Hi, Grim Blitzrow here, the greatest announcer of all time and star of the most outrageous sports game ever, Mutant Football League. Haven't heard of it? Well, sit back and let Uncle Grim tell you all about it. Na rozluźnienie 30 października 2018 roku na konsole PlayStation 4, Xbox One i Switcha wychodzi dość śmieszna, zabawna gierka futbolowa, czyli Mutant Football League Dynasty Edition. Jest to gra, w której będziemy grali po prostu sobie w futbol amerykański, a nie będzie to raczej taki zwykły futbol amerykański, jaki znamy chociażby z amerykańskich filmów,
Tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj zamiast ludzi będziemy mogli sterować przed różnymi potworami, jakimiś szkieletami, obcymi, zombie oraz innymi tego typu stworami. Want warm and fuzzy? Call your friend Schlubzy. But if you want chainsaws, we've got them! Want shotguns? Got those too! MFL has 18... Jest to następca nietypowej gry sportowej z 1993 roku, czyli wracamy po latach do klasyki. Rozgrywka w Mutant Football u swoich podstaw przypomina klasyczne gry sportowe skupiające się na futbolu amerykańskim. Poruszamy się wybraną 7-osobową drużyną po trójwymiarowym boisku, starając się zdobyć punkty. Nasi zawodnicy występują w rozmaitych rozmiarach i posiadają różnorakie zdolności. So if you're tired of playing the same game and looking for something new, so don't just sit there looking at the screen, dummy. You know you want it, so go get it. Turn on and tune in. It'll blow your mind. Mutant Football League. We're putting the fun back in football. No i to tyle wszystkich premien. Jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, to jeszcze raz poproszę Was o łapeczkę, subskrypcję, komentarz. Będzie naprawdę bardzo miło. Wpadnięcie na moje socialki, wszystkie, które znajdziecie w opisie. A teraz, jeżeli chcecie więcej jakichś ciekawych odcinków, to macie je tutaj. Na mnie tradycyjnie macie subskrypcję, także zapraszam do subskrybowania, do wbijania na te odcinki tutaj. Dzięki wielkie, że byliście. Do zobaczenia i pa, pa!